wieczór, witam serdecznie w Nocy Zagadek. Ewa Chodaczyńska z tej strony. Kochani, zostańcie z nami, bo przygotowałam dla Was dzisiaj naprawdę fantastyczne zagadki. A pierwsza z nich już znajduje się obok mnie. Podaj imię z koperty. Ponieważ jest to zagadka na rozgrzewkę, to pomyślałam sobie tak. Nie będę Was męczyć. Od razu podam nie jedną, nie dwie, ale trzy litery. Aż trzy litery i to są litery M-A-R. Czyli imię zaczyna się na Mar. Każdy je zna i każdy na razie jeszcze ma szansę wygrać 200 zł. Zapraszam pod numer telefonu gwiazdka 7360, oczywiście z telefonów komórkowych. A tymczasem przypominam zasady. Aby wziąć udział w naszym programie, musisz mieć skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany numer. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Ale płacisz tylko za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nagrodę zdobywasz po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na antenie. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię łączącą bezpośrednio ze studiem. Nie każda linia łączy ze studiem, musisz zgłosić się we właściwym momencie i znaleźć właściwą linię. Jeśli Twój telefon trafi na otwartą linię, to zostajesz automatycznie połączony z moim studiem. A regulamin znajduje się na stronie www.sms.tvp.pl. No dobrze, skoro wszystko już jasne, no to moi kochani, mam nadzieję, że mamy już pierwsze propozycje imienia, oczywiście rozpoczynającego się od M-A-R, czyli Mar. Ja to imię mam tutaj w kopercie i oczywiście zapłacę 200 zł dla osoby, która mi to rozwiązanie poda. Więc szybciutko, tak jak mówię. Zagadka na rozgrzewkę, szybkie 200 zł. Kto ma ochotę, kto zna imię rozpoczynające się od Mar, no zapraszam. Na pewno macie jakąś propozycję. Warto sprawdzić. Ja się wcale nie zdziwię, jeśli pierwsza propozycja będzie to właśnie propozycja z mojej koperty. Szukamy imienia. Mar. I? Jakie to imię? No, może pierwszy telefon, może drugi, może trzeci, ale nie więcej. Halo, halo. Witam. Halo, halo, proszę, halo. Proszę odpowiedź. Mariusz. Mariusz? Tak? Ładnie, ale jeszcze nie. Mariusz, zapisuję. Mariusz. Jeśli nie Mariusz, to... No, niby wszystko się zgadza. Rzeczywiście zaczyna się na Mar. Ale to jeszcze nie jest imię z mojej koperty. Kto zna jeszcze jedno imię zaczynające się na Mar? I nie może to być Mariusz. Bo Mariusza dzisiaj nie ma w kopercie. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo. 3, 2, 1. No, kochani, jeśli sprawdzacie, czy można trafić na otwartą linię, oczywiście można. Już jedna osoba trafiła, a druga trafiła, ale nic nie powiedziała. Natomiast pierwsza osoba, która trafiła na otwartą linię, podała imię Mariusz. Bardzo dobrze, bo dzięki temu wiemy już, że nie będzie to Mariusz. Więc co to będzie? Halo, halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, proszę o imię. Maryna. Maryna, nie, nie, niedobrze, to nie jest Maryna, ale zapisuję Maryna i czekam dalej. Maryna, bardzo ładna propozycja, ale myślę, że moje imię jest bardziej znane. To jest zagadka na rozgrzewkę, więc no... Ja raczej bym tutaj nie wkładała imienia Maryna, bo umówmy się, no to nie jest zbyt popularne imię. Halo, halo. Halo, halo. Witam serdecznie, proszę odpowiedź. Marlena. Marlena, też jeszcze nie Marlena. No dobrze. Marlena. Mariusz, Maryna, Marlena i teraz. Teraz podajcie mi to imię. Gwiazdka 7360, łatwo trafić na otwartą linię. Jakie to jest imię? Nie Marlena, nie Maryna, nie Mariusz, to? Jeszcze jeden telefon, wydaje mi się, na pewno już będzie to rozwiązanie. Imię bardzo popularne. Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę o imię. Marzanna. Marzanna, no ładnie, ale nie. Chyba jednak jeszcze za trudno. Marzanna... Mam tu coś łatwiejszego. Nie kombinujcie, naprawdę.
Ja mówiłam, to jest zagadka na rozgrzewkę, także dałam imię naprawdę bardzo znane, żeby szybciutko nam poszło. Każdy zna naprawdę moje imię, więc raczej Mariusz niż Marzanna czy Maryna. Nie kombinujmy. Halo, halo? Tak, słucham. Proszę o odpowiedź. Mariola. Mariola, też nie Mariola, ale ładnie, Mariola, dobrze. Mariola to jeszcze nie to słowo z mojej koperty. No, 5 imion już wymyśliliście, ale niektóre są zbyt przekombinowane. Ja was zapewniam, że imię z mojej koperty naprawdę zna każdy. Jeszcze jedno imię rozpoczynające się na Mar. To? Halo, halo? Halo, halo? 3, 2, 1. No, ja nie mogę za długo czekać, bo każdy by chciał wygrać 200 zł i wciąż jeszcze każdy ma szansę. Imię rozpoczynające się Mar. Nie Mariusz, Maryna, Marlena, Marzanna i Mariola to... Jakie to jest imię? Znane, popularne, naprawdę. Halo, halo? Witam. Witam, proszę odpowiedź. Może to będzie Marcin. Marcin. No ładnie, dobry trop, ale jeszcze nie. Marcin. Proste, znane imię. Bardzo dobrze, ale jeszcze nie. Dobrze, ale nie najlepiej. No, mam nadzieję, że kolejny telefon to już będzie oczywiście strzał w dziesiątkę. Mamy 6 imion, ale to jeszcze nie jest imię z mojej koperty. Jeszcze jedno imię, naprawdę tak samo dobrze znane jak Mariusz czy Marcin. Halo, halo? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę o imię. Maria. Maria. Maria jeszcze nie, ale dobry trop, Maria. No, jeszcze jedno imię na Mar. I zdaje naprawdę każdy. Szybciutko, mam 200 w dalszym ciągu jeszcze do oddania. Mar i co dalej? Znane imię. A naprawdę bardzo łatwo trafić dzisiaj do mnie na otwartą linię. Zobaczcie, ile miałam propozycji. 7 propozycji. Halo, halo? Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę odpowiedź. Marian. Marian. Ładnie, ale nie, jeszcze nie Marian. To jeśli nie Marian, to zostaje nam jeszcze jedno imię. Kochani, ja jestem zdziwiona, że jeszcze to imię tutaj się nie pojawiło, naprawdę. Ale w takim tempie, jak dzisiaj trafiacie na otwartą linię, to naprawdę długo tutaj nie będę stała przy tej tablicy. Za chwilę ktoś weźmie 200 zł. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę o imię. Martyna. Martyna. No bardzo ładnie, ale jeszcze nie Martyna. Martyna. Co nam zostało? Ale tutaj wymyślacie. Czasem naprawdę za bardzo wymyślacie. Czasem za bardzo po prostu kombinujecie. Szukacie imion typu Marzanna. Nie są to takie popularne imiona. Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę odpowiedź. Marta. Marta. No, ładnie, ale jeszcze nie. Dobry trop, Marta. No, Marta, rzeczywiście imię popularne. Takie samo imię znajduje się w mojej kopercie. No więc jeśli nie Marta, to jeszcze jedno imię. Naprawdę, moi drodzy, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo blisko rozwiązania. Zaraz 200 zł do kogoś powędruje. Kto to będzie? Łatwo trafić na otwartą linię. No, myślę, że wystarczy wziąć telefon w dłoń i wybrać gwiazdka 7360. Jeśli się nie udało za pierwszym razem, warto spróbować jeszcze raz. Halo, halo? Tak? Proszę o odpowiedź. Marek. Marek. No jeszcze nie, ale ładnie, Marek. No kochani, nie sądziłam, że tyle tych imion tutaj się pojawi, ale to imię z koperty zapewniam, znacie i za chwilę się zdziwicie, że o nim nie pomyśleliście. Kto ma propozycję? Jeszcze jedno imię. Potrzebuję jeszcze jednej osoby, która poda mi imię. Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę o odpowiedź. Marcel. Marcel.
Jeszcze nie Marcel. Chyba troszeczkę zbyt przekombinowane. Marcel, nie, było lepiej, moi drodzy. Jeszcze jedno imię. Naprawdę znane, proste i popularne imię. Jak usłyszycie, to się sami o tym przekonacie. Kwestia tego, kto to imię wypowie. Halo, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę odpowiedź. Marzena. Marzena. No ładne imię, ale jeszcze nie Marzena. Marzena. Walczymy, walczymy. Za chwilę ktoś 200 zł wygra. Gwiazdka 7360, numer do mnie do studia. Na otwartą linię naprawdę bardzo łatwo trafić, co zresztą widać, tyle osób do mnie trafiło. 200 do oddania za moje imię. Halo, halo? No, można podać hasło? Tak, tak, proszę bardzo. Marcin. Marcin to już był. Ajajaj. Moi drodzy, ja tutaj wypisuję te imiona, żeby wam pomóc. Także ja szybko przypomnę. Mariusz, Maryna, Marlena, Marzanna, Mariola, Marcin, Maria, Marian, Martyna, Marta, Marek, Marcel i Marzena. A znana polska piosenkarka Mar... I jeszcze jedno imię. I 200 zaraz do kogoś powędrują. No, wiecie, kolorowe jarmarki, Małgośka, Mar. Nie pomyśleliście o niej, prawda? No to kto ma propozycję? 200 zł? No nie mówcie, że nie znacie tej piosenkarki. Każdy ją zna. Tak samo jak każdy zna to imię. Mar? Teraz to jest tylko kwestia tego, kto pierwszy trafi na otwartą linię. Kto spróbuje? Nie udało się za pierwszym razem, spróbuj jeszcze raz. Nie ma problemu z trafieniem na otwartą linię. Znana piosenkarka nazywa się, ma na imię Mar. Gwiazdka 7360, a moje imię to... O, już właściwie nawet zdejmę kopertę, bo właściwie zaraz usłyszę moje rozwiązanie. Mar... Halo, halo? Halo? Witam serdecznie, proszę o rozwiązanie. Maryla. Maryla, oczywiście, że Maryla. Ja szybciutko pokazuję, że to była rzeczywiście Maryla. Gratuluję, 200 zł dla pana. A my szybciutko przechodzimy do kolejnej zagadki. Dobrze, proszę kolejną zagadkę. Jest już z nami kolejna zagadka. No właśnie. Uwaga, uwaga. Znajdź twarz. Tak? Dobrze słyszycie. Wiem, że na razie widzicie same ziarenka kawy. Ale jedno z tych ziarenek to wcale nie jest kawa. To jest ludzka twarz. No, komu się uda odnaleźć tą twarz?
No, to nie jest łatwa zagadka. Ja oczywiście bardzo bym chciała już oddać pieniądze, ale nie wiem, jak szybko sobie poradzicie z tą zagadką. Dobrze, może żeby było szybciej, ja zaproponuję 300 zł. Proszę, 300 zł. Jest, już się pojawiło. I przyglądamy się naprawdę bardzo uważnie. Jedno z tych ziarenek to jest twarz. Dobrze mnie słyszycie? No, część z Was się zastanawia, dlaczego ta dziewczyna teraz wygaduje takie głupoty. To nie są głupoty. Uwierzcie mi, że jeśli macie naprawdę dobre oko, to zauważycie, że tam jest ludzka twarz. Ona wygląda zupełnie jak ziarenko kawy, ale jednak to jest twarz. Można ją zauważyć. Może nie wszystkim się uda. Mam nadzieję jednak, że pojawi się u mnie osoba w studio, której oddam w tym momencie 300 zł. Albo 400. Niech będzie 400. Skoro jest trudno, no to ja podwyższam stawkę oczywiście. Przyglądamy się uważnie. No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy zauważy tutaj twarz. Być może dla większości z Was to jest tylko 100 albo 200 ziarenek kawy. Ale ktoś z Was, mam nadzieję, zauważy, że jedno z tych ziarenek to jest twarz człowieka. Już zauważył twarz. Ta twarz naprawdę tutaj jest. Warta 400 zł. Dobra, warta 500. 500 dla kogoś, kto jest w stanie dostrzec twarz. O, w większości z Was wydaje się, że to jest bzdura.
ale być może jest chociaż jedna osoba, która wie, o czym mówię. Która znalazła wśród tych 100 albo 200 ziarenek kawy ludzką twarz. Pół tysiąca. No, przyglądamy się naprawdę bardzo uważnie. Część z Was, nawet gdyby przyglądała się tej zagadce do samego końca programu, to i tak tej twarzy raczej nie znajdzie. Tutaj trzeba mieć naprawdę dobre oko. Pół tysiąca. Słuchajcie. Tutaj ta twarz naprawdę jest. Jest taka gwarancja od reżysera. Że co, halo? Czy ja dobrze słyszę? Że dwie? To nie jest żart? Już jedną trudno jest znaleźć. Są dwie twarze? No, nie wiem, co się dzieje. Dwie twarze, a może jest ich pięć, co? A może 10? Jak się ktoś bardzo wysili, to może znajdzie 10 twarzy. Nie. Reżyser mówi, że gwarantuje, że są dwie ludzkie twarze. Dwie i tylko dwie. I można te twarze odnaleźć. Przynajmniej jedną. No, a jeśli ktoś jest naprawdę dobry, to odnajdzie może i drugą. Dobrze, no to może zróbmy tak. Ja poproszę dla osoby, która znajdzie obydwie twarze, o dodatkowe pieniądze. Dorzućmy jeszcze 100 zł. Sto złotych więcej. Jeśli ktoś znajdzie obydwie twarze, jeśli ktoś znajdzie jedną, dostanie 500. Jeśli ktoś znalazł jedną twarz, chociaż nie sądzę, bo to chyba za szybko, co? No dobrze, ale jeśli ktoś znalazł jedną twarz, to ma teraz do wyboru. Dzwonić i powiedzieć mi, gdzie jest ta twarz, albo bardzo szybko, wiedząc, jak ta twarz wygląda, spróbować znaleźć drugą i wtedy można liczyć na 600 zł. No, czyli albo 500, albo 600, albo 0, jeśli nie znajdziesz twarzy. Dobrze, przyglądamy się bardzo uważnie, ale jeśli z jedną twarzą są problemy, no to nie wiem, czy komuś uda się znaleźć obydwie. Zwłaszcza, że tak jak reżyser mówi, ta druga twarz jest jeszcze mniejsza.
jeszcze trudniejsza do znalezienia. No, ale jeśli ktoś poda mi kompletną, idealną, doskonałą odpowiedź, no to dostanie 500 zł za jedną twarz i jeszcze dodatkowo 100 za drugą. No, musicie mi tylko powiedzieć, gdzie te twarze się znajdują. Który kwadracik? A, B, C lub D? 1, 2, 3, 4, 5. Kto ma dobre oko? No ja wiem, że większość z was pewnie teraz się puka w czoło. I mówicie, jaka twarz, jaka twarz. Tu jest tylko i wyłącznie kawa. Może ta dziewczyna nie wypiła kawy, nie wie, o czym opowiada. Ja wiem, o czym mówię. Wiem na pewno, że tutaj jest jedna twarz. Ale reżyser twierdzi, że jest jeszcze druga. I w związku z tym oferujemy jeszcze dodatkowe pieniądze. Komuś, kto znajdzie obydwie twarze. Dobrze, to może 600 zł za jedną twarz. Natomiast wiedząc, jak wygląda twarz, możesz spróbować odnaleźć jeszcze drugą. I wtedy dostajesz o 100 zł więcej. Ale nie przekombinuj, bo być może ktoś pomyśli sobie tak, 600 zł też bardzo dobre pieniądze. Mam jedną twarz, dzwonię od razu. Nie jest trudno trafić na otwartą linię. Kilkanaście osób trafiło do mnie już dzisiaj do studia. Warto spróbować. To jak? Ile twarzy znalazłeś? Dwie? Niemożliwe. Jedną? No, nie jestem pewna. Warto poszukać, bo naprawdę mam do oddania dobre pieniądze. Dobrze, może zrobimy tak. Jak sama słucham tego, co mówię, że tu jest ze 100 albo 200 ziarenek kawy i wszystkie, prawie wszystkie to są rzeczywiście ziarenka kawy, ale są tutaj dwie ludzkie twarze, gdzieś sprytnie ukryte. Jak tak tego słucham, to rzeczywiście jest trudne. Może zróbmy tak, za jedną twarz 800 zł. A za obydwie twarze dorzucam jeszcze 200 zł, czyli będzie plus 200 zł za dwie twarze. Czyli albo 800, albo 1000. Bardzo, bardzo duże pieniądze. Ale na pewno nie wszystkim się uda. To nie jest zagadka dla wszystkich. Do wygrania 1000 zł. Za obydwie twarze, a za jedną twarz 800 zł.
To jak? Ile twarzy znalazłeś? Ja wiem, że to wydaje się dziwne. Wiem, że część z was, te osoby, które dopiero przełączyły na mój program, myślą, to chyba jakaś pomyłka. Chyba się pomylili w poleceniu, jaką twarz, o czym oni mówią. Ja wiem, o czym mówię. Tutaj rzeczywiście jest twarz. Powiem więcej, tu są dwie twarze. Ale wystarczy, że znajdziesz jedną. Jeśli znajdziesz jedną, śmiało dzwoń. Gwiazdka 7360. I możesz wygrać 800 zł. Natomiast, jeśli chcesz być naprawdę ambitny, możesz spróbować znaleźć drugą twarz. I wtedy za kompletną odpowiedź dostaniesz 1000 zł. Albo 800, albo 1000 zł. Teoretycznie każdy ma szansę. Ale tak naprawdę, jeśli ktoś ma nie najlepszy wzrok, albo mały telewizor, no to będzie mu naprawdę trudno znaleźć choćby jedną twarz. A ile twarzy znalazłeś ty? No, jeśli nikomu nie uda się odnaleźć tych twarzy, no to ja będę musiała pokazać rozwiązanie. No, wtedy zobaczycie, że naprawdę tutaj są dwie twarze. Sprytnie gdzieś te twarze są wciśnięte pośród tych ziarenek kawy. Ja ze swojej strony gwarantuję, że jest jedna twarz, bo ja wiem, gdzie ona jest. Ale reżyser twierdzi, że jest jeszcze druga. No, to ta druga musi być rzeczywiście mała i rzeczywiście trudna do znalezienia. Ale może komuś się uda. Zresztą, nawet jeśli znajdziecie jedną twarz, ja też będę zadowolona. Oddam 800 zł. Ale jeśli znajdziecie obydwie, no to zapłacę wtedy 1000.
gwiazdka 7360. Gdyby komuś udało znaleźć się twarz. No, wiecie co, ja nawet w tym momencie nie proszę o dwie twarze. Jeśli komuś się udało znaleźć obydwie, no to wtedy super. Ale nawet jeśli znaleźliście tylko i wyłącznie jedną twarz, jeśli jest chociaż jedna osoba, która wie, że tutaj jest twarz i wie, gdzie ta twarz jest, zapraszam do studia. 800 zł. Osobiście uważam, że to nie jest zbyt dobra zagadka na taką porę. Gdybyśmy zaczynali program troszeczkę wcześniej, to może rzeczywiście na początek programu, kiedy wszyscy mają jeszcze świeże oczy, świeże głowy, może by ktoś znalazł tę twarz. Ale teraz jest naprawdę późno. Ja nawet przy okazji takiej zagadki ja nie mam nawet za dużo do powiedzenia. No, nie mogę Wam nawet specjalnie pomóc. Mogę tylko i wyłącznie czekać. Wiecie, że są duże pieniądze do wygrania. I dopóki ta zagadka jest na ekranie, każdy ma szansę. Potrzebuję jednej osoby, która nie śpi i ma dobre oko. Już nawet nie pytam, gdzie są dwie twarze. Gdzie jest twarz po prostu? 800 zł. Ale dla formalności przypominam, że cały czas jest aktualna moja oferta dla ambitnych. Jeśli ktoś znajdzie obydwie twarze, dostanie w sumie 1000 zł. Nie jest to zagadka dla wszystkich. Nie chodzi o jakieś wymyślanie imion, układanie słów z liter. Nie, 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 nie. To jest zagadka dla tych, którzy mają naprawdę dobre oko, którzy uwierzą, że rzeczywiście tutaj jest twarz. Można ją znaleźć. Jest to bardzo trudne, ale można to zrobić.
Dobrze, może zróbmy tak. Dam 1000 zł za jedną twarz. Okrągła kwota. No i zobaczymy. Może było za mało pieniędzy, może to was zachęci. Dobrze, szybciutko. Rozwiązujemy w takim razie tą zagadkę. Ja oddaję komuś pieniądze. I przechodzimy oczywiście do innych zagadek. Czyli za jedną twarz 1000, za dwie twarze 1200 zł. Ile twarzy widzisz? Jeśli nie widzisz żadnej twarzy, to proszę nie dzwoń do mnie, żeby powiedzieć mi tylko, że jest tutaj tylko i wyłącznie kawa. Nie, nie, nie. Jest tutaj ludzka twarz, sprytnie schowana. Wygląda prawie jak ziarenko kawy, ale to jest ludzka twarz. Nie musicie mi wierzyć na słowo. Myślę, że za chwilę ktoś rozwiąże tą zagadkę i wtedy wszyscy zobaczycie, że tutaj była rzeczywiście nawet nie jedna, a dwie twarze. Ale jeśli znalazłeś jedną, zapraszam cię w tym momencie po 1000 zł. Jeśli znalazłeś dwie, zapraszam cię po 1200 zł. Gwiazdka 7360. Jedyna droga do mojego studia. Dobrze, oddaję 1100 zł za jedną twarz. Jeśli znajdziesz dwie, dostaniesz w sumie 1300. No, to jest jedyne w tym momencie, co ja mogę dla was zrobić. Mogę was tylko i wyłącznie zmotywować finansowo. Odpowiedzi nie będzie. Na pewno są tutaj dwie twarze. I ja nawet wiem, gdzie jest jedna z nich. Druga z nich, mniejsza, też gdzieś się ukryła. Thank you.
i proszę. Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Koniec programu. A zagadka w dalszym ciągu nierozwiązana. Czy ktoś ma pomysł, gdzie jest chociaż jedna twarz? Potrzebna jest mi jedna osoba. Koniec programu. Wciąż są pieniądze do wygrania. Jeszcze przez krótką chwilę. Ale dopóki zagadka jest na ekranie, każdy ma szansę. Teoretycznie. Każdy może trafić do mojego studia. Ale oczywiście nie każdy znajdzie choćby jedną twarz. A już nie mówię o dwóch twarzach. Sprawa zaczyna robić się naprawdę coraz bardziej poważna. Ja wiedziałam, że to jest za trudna zagadka. Ale liczyłam na to, że ktoś znajdzie chociaż jedną twarz. Wystarczy mi jedna twarz. Może rzeczywiście niepotrzebnie oferowałam te 200 zł za drugą twarz. Bo teraz... Tych kilka osób spośród Was, które znalazły jedną twarz, teraz próbują znaleźć drugą. No, może i niepotrzebnie. Może trzeba dzwonić, jeśli się znalazło jedną twarz. To są bardzo duże pieniądze, 1100 zł. Ale jeśli znajdziesz obydwie twarze, dostajesz o 200 zł więcej. Wystarczy, jeśli znajdziesz jedną twarz. To jest koniec programu. A z reżyserki dostaliśmy minutę i 50 sekund. W tym momencie nie proszę już Was, żebyście znaleźli obydwie twarze. Wystarczy, jeśli ktoś znajdzie jedną twarz. Też będę zadowolona i też oddam bardzo duże pieniądze. Zegar wystartował. Ucieka. Minuta i kilkanaście sekund. Jedna twarz wystarczy. Thank you.
Mam nadzieję, że ktoś zdąży. Ale to już nie jest czas na szukanie twarzy. Jeśli ktoś znalazł jedną, zapraszam w tym momencie. Teraz już trzeba tylko wybrać numer gwiazdka 7360. Uwaga, 10 chwil. 10, 9. Nie wiem, ile twarzy znalazłeś. Jeśli znalazłeś jedną, wygrywasz 1200 zł. Jeśli znalazłeś dwie, wygrywasz dodatkowo 200 zł. Czyli 1400 zł. Uwaga, 8, 7, 6. Ja bym nie czekała. 5. 4. 3. 2. Gwiazdka 7360, ostatnia próba. Jeden i
jeśli widzisz chociaż jedną twarz i w tym momencie się poddasz, możesz żałować. Za chwilę ktoś będzie bardzo się cieszył. Halo, halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę odpowiedź. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę odpowiedź. Proszę panią, więc przypuszczam, że znalazłem dwie. Tak, proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. Więc myślę, że to jest A5 na pewno. I? I? Halo? D2. A5, D2, sprawdźmy. Tak jest, oczywiście, 1400 zł dla pana. Gratuluję, moi kochani, zapraszam do kolejnego programu.